moi drodzy, z tej strony Marcin, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jest fajny dzień, ponieważ przyjrzymy się dokładnie klawiaturze mechanicznej SteelSeries Apex M800. Naprawdę zapowiada się niesamowicie, ale zobaczcie sami. Cenę tej klawiatury i innych akcesoriów sprawdźcie sobie w opisie filmu, a tymczasem zaczynamy. Więc zabieramy się za rozpakowanie niesamowitego Apexa M800. Klawiaturę, na którą czekałem bardzo długo i powiem wam, że niesamowicie się cieszę, że w końcu będę mógł ją rozpakować, przetestować i myślę, że powstanie z tego naprawdę ciekawa i obszerna recenzja. Sądząc po samych funkcjach wypisanych na opakowaniu, jest tego mnóstwo. Ale zobaczcie sami. Pudełko, jak widzicie, jest naprawdę spore. Widzimy taką wizualizację strefowego podświetlenia. Bardzo fajnie. Mamy informację, że ilość tych ustawień jest nielimitowana. Mamy indywidualne podświetlenie dla klawiszy oraz, że jest to najszybsza klawiatura mechaniczna. Ponieważ mamy tutaj nowy typ przełączników mechanicznych, nie widziałem ich w żadnej innej klawiaturze. Jak się nazywają, dowiecie się za chwilę. Natomiast widzicie, mamy takie miejsce, wycięcie w kartoniku Go Ahead Touch Awesome. Czyli no dalej dotknij niesamowitości, więc dotykamy. Tak, moi drodzy, ja już je naciskam. Słuchajcie. Niesamowite. To ma być klawiatura mechaniczna. Jest tak cicha, że prawie jak membranówka. Powiem wam, że już samo to robi takiego smaka na testy, że po prostu głowa mała. Ale dobrze, zobaczymy, co będzie dalej. Pamiętacie, testowałem też poprzednie klawiatury Apex, czyli Apexa Row i tego droższego Apexa. Kształt klawiatury dość podobny. Jest to klawiatura w miarę płaska. Te klawisze też mają niższy skok niż w takich tradycyjnych mechanikach, więc to na pewno będzie coś nowego. I moi drodzy, mamy więcej informacji z tyłu, chociażby, że są dwa porty USB 2.0. Oczywiście oprogramowanie SteelSeries Engine 3 bodajże tutaj będzie. Do łatwiej konfiguracji całej klawiatury. Zero ghosting, czyli absolutny anti-ghosting. Możemy wcisnąć wszystkie klawisze jednocześnie bez utraty pojedynczego klawisza, bez blokowania. Sprawdzimy oczywiście w testach. Aż dwa mikrochipy sterujące, bardzo fajnie. No i dodatkowe klawisze gamingowe programowalne po stronie lewej klawiatury. I mamy albo indywidualne podświetlenie klawiszy, albo mamy też takie przypisane już profile do FPS-ów, czyli gier typu Counter-Strike chociażby, do gier MMO i do gier typu MOBA. Oczywiście możemy skorzystać z tego, możemy ustawić po swojemu. Nieskończone modyfikacje, klawiaturę dowolnie modyfikujemy do swoich wymagań. No i przełączniki SteelSeries QS1. Nowa rzecz, niespotykana, pozwalająca SteelSeriesowi chwalić się, że jest to najszybsza klawiatura mechaniczna na świecie. To oczywiście przetestujemy. Z tego co widzimy, konstrukcja tego przełącznika jest troszeczkę inna. Jest on przede wszystkim niższy. Ten cały dystans do przebycia to są tylko 3 mm. W Cherry MX-ach, jak dobrze pamiętam, to jest 4 albo 5. I aktywacja tam następuje przy 2 mm. Tu już przy przebyciu przez klawisz jedynie 1,5 mm. No i siła aktywacji 45 gramów, czyli taka sama jak chociażby w Cherry MX Red. Natomiast jak widzimy tutaj na obrazku, klawisz jest dużo bardziej płaski, ten cały przełącznik jest dużo bardziej płaski i też jeszcze jedna rzecz, że mamy scentrowane podświetlenie w środku klawisza, a nie tak jak chociażby w MX-ach czy w Keylach na dole klawisza. Czyli powinno być to podświetlenie bardziej żywe, bardziej czytelne. Zobaczymy to oczywiście sobie w praktyce. Kamera powinna to bardzo ładnie uchwycić. Oczywiście spodziewajcie się także filmu z prezentacją całego podświetlenia, bo naprawdę to powinien być też obszerny temat. No dobra, trochę się rozgadałem, poznaliśmy trochę specyfikacji, a teraz pora rozpakować tą klawiaturę, zajrzeć do środka. Dobra, moi drodzy, już ją otwieramy. Jeszcze jedna rzecz, którą muszę dopowiedzieć, co tam wyczytałem, a zapomniałem wam powiedzieć, to żywotność tych przełączników wynosząca aż 60 milionów kliknięć. No i nareszcie, w końcu ją widać. Zobaczcie wszystko, co tutaj jeszcze mamy. O, te gumeczki to już wiem, po co będą. Teraz wam pokażę. Natomiast po kolei, co my tu mamy? Nakładki na Alt i na jakiś klawisz Command, dobra. Mamy też instrukcję. Te gumki, moi drodzy, to jest to samo, co było w Apexach. Klawiatura nie ma
podwyższeń tych stópek, tylko po prostu wymieniamy sobie te elementy gumowe na takie wyższe, jeśli chcemy ją sobie podwyższyć. I przy okazji już zobaczmy sobie ją od spodu. Mamy element błyszczący, tutaj podwyższenie i antypoślizgi, które powinny dobrze trzymać. I też tutaj między przewodem mamy dwa porty USB 2.0. Bardzo fajnie, więc widzicie tutaj troszkę błyszczącego plastiku, jeszcze to jest zafoliowane nawet. Natomiast od tej strony, jak już widzicie, praktycznie sam mat, poza taką obwódką dookoła klawiatury, i wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Co do przewodu, jak widzicie, jest w oplocie zabezpieczony bardzo fajnie i mamy podwójne USB, główne zasilanie oraz zasilanie portów tego hubu USB 2.0. I moi drodzy, sprawdźmy to jeszcze raz. Patrzcie, jak to w Apexach dość hałaśliwa. Teraz klawisze naprawdę bardzo ciche, cisze niż chociażby Cherry MX Brown. I powiem Wam, faktycznie czuć, że ten klawisz wciskamy tylko odrobinkę z małą siłą i on reaguje. Naprawdę bardzo fajnie. Zobaczcie na profil klawiatury, jest naprawdę płaska. Więc na pewno testowanie takiej klawiatury będzie zupełnie inne niż takiej klasycznej na przełącznikach mechanicznych, które są wysokie, które reagują inaczej. Tutaj nie mamy też takiego wyraźnego odskoku, więc powinno się pisać prawie że jak na membranówce. No i zobaczmy, co jeszcze mamy. To, co mówiłem, czyli klawisze gamingowe. Jest ich 6. Mamy tradycyjnie Escape, normalne przyciski funkcyjne. Mamy też multimedia. Jak widzicie, to wszystko jest takie dość słabe, ta czcionka, te obrazki, więc to myślę, że będzie bazować bardziej na podświetleniu. Zobaczcie też na kształt klawiszy, które są tak wyprofilowane, że palec w nich dobrze leży. Są takie półokrągłe z wystającymi brzegami, więc powinno to bardzo fajnie się sprawdzać w praktyce. Mamy klawisz SteelSeries, czy coś takiego jak FN w innych klawiaturach. Mamy standardowo Windowsa i mały enterek, długi backspace. Poza tym nie widzę tutaj żadnych specjalnych już klawiszy. Oczywiście resztę dokona oprogramowanie SteelSeries Engine, gdzie mamy możliwości bezliku. Co się rzuca w oczy? Klawiaturka dość długa, mamy też klawiaturę numeryczną, natomiast nie mamy praktycznie żadnej podpórki pod nadgarstki, więc to może być jakiś minus, natomiast taki urok tej klawiatury po prostu. Jestem ciekaw, czy też boczne podświetlenie jak w Apexach tych poprzednich będzie, pewnie będzie, więc powinno to świetnie wyglądać. Powiem Wam, jak na razie, nie podłączając jej jeszcze, to największe wrażenie robi na mnie jakość wykonania tych nakładek na klawisze. Są naprawdę bardzo fajnie wykonane. Wygląda to świetnie. Zobaczymy, jak to się sprawdzi w praktyce. I oczywiście duża część recenzji będzie poświęcona tym unikatowym, nowym przełącznikom mechanicznym. Jestem ciekaw, czy gdzieś jeszcze je zobaczymy. Natomiast w Apexie powinny sprawować się rewelacyjnie. Ale oczywiście poczekajcie do recenzji. Tam dowiecie się wszystkiego. Przetestujemy ją dokładnie. Ceny tej klawiatury oraz innych akcesoriów od SteelSeriesa sprawdzicie sobie w opisie filmu. Na dzisiaj dziękuję Wam za obejrzenie tego rozpakowania i pozdrawiam Was. Cześć!